Dzień dobry, witam Was w naszym super świetnym gabinecie na warszawskich Włochach. Tutaj między innymi ja, ale nie tylko ja, też inni świetni terapeuci przyjmują swoich pacjentów, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj jest temat skierowany do fizjoterapeutów, najczęściej do młodych fizjoterapeutów, może do młodych masażystów, albo nawet do młodych osób, które się zaczynają, powiedzmy, przygodę może z przedsiębiorczością nawet. Może nawet tak, bo to będzie wyglądało. Powiem Wam, jest taka jedna cecha, super ważna cecha, która po prostu determinuje to, czy będziecie często świetnymi terapeutami, czy będziecie dobrymi przedsiębiorcami, czy będziecie tak naprawdę osobami, które osiągną jakikolwiek sukces. A jest coś takiego jak opóźniona gratyfikacja. Ja już o tym trochę mówiłem. Był jakiś taki film, gdzie dotyczyło właśnie pracy w terapeuty, że tam wymieniłem to jako jedną z głównych cech tego, czy osiągniecie sukces prawdopodobnie, czy nie. I w naszej branży jest to mega ważne. O co chodzi? Opóźniona gratyfikacja to jest to, że na początku możecie wziąć się do roboty, zakasać rękawy, pracować i nie oczekujecie od razu zwrotu po tej wykonanej pracy. To jest mega ważne. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że dużo osób myśli, że skończy studia, dostanie swoją wymarzoną pracę i nastawia się na to, że będą jakieś świetne podwyżki gdzieś tam w Narodowym Funduszu Zdrowia, że w szpitalach, w których się zaczną pracować, zarabiać jakieś bardzo fajne i przyzwoite pieniądze, ale prawdopodobnie niestety tak nie będzie. I osoby, dla których ten aspekt tak finansowy jest istotny, pewnie większość z Was wyląduje gdzieś tam w gabinetach prywatnych, przychodniach, klinikach, gdzie rzeczywiście to zarabianie będzie w 100% zależało, albo przynajmniej w większości procent zależało od Was. Może na początku jeszcze, czym jest w ogóle tak naprawdę opóźniona gratyfikacja. Był taki fajny eksperyment, nazywany jest eksperymentem Marshmallow, gdzie wyobraźcie sobie, jest sobie dziecko, jest osoba dorosła i dorosły mówi: słuchaj, masz tutaj taką małą piankę, ona się właśnie nazywa Marshmallow, a masz taką małą piankę i teraz tak, masz tą piankę tutaj, możesz sobie ją zjeść, ale jak tej pianki nie zjesz, to ja wrócę do Ciebie tutaj za kilkanaście minut, powiedzmy nie, 15 minut i dostaniesz za to dwie pianki, za to, że tej pianki nie zjadłeś. I się okazało, że część dzieci rzeczywiście tę piankę zjadł od razu, żeby po prostu nasycić swój, żeby wynagrodzić się tak naprawdę i nie był w stanie oddać tej przyjemności na później, ale część dzieci, zdecydowana mniejsza część dzieci, poczekała sobie spokojnie, ktoś przyszedł i dostał w nagrodę dwie pianki za tak naprawdę ten proces oczekiwania. I okazało się, że rzeczywiście dzieciaki, które były w stanie opóźnić tak naprawdę tą przyjemność, idzie im dużo lepiej w szkole, dużo lepiej w nauce, dużo lepiej tak naprawdę w większości aspektów codziennego funkcjonowania. Więc mega fajna sprawa. W fizjoterapii jest to bardzo ważne, w przedsiębiorczości jest to bardzo ważne. I my tak naprawdę chcielibyśmy, wiecie, kończymy studia, mamy dyplom i pracodawcy się po prostu za nami uganiają, jesteśmy rozrywani w lewo, w prawo, kuszeni świetnymi wynagrodzeniami, ale niestety rzeczywistość kompletnie tak nie wygląda. I ja będę mówił na przykładzie fizjoterapii, dlatego że sam jestem terapeutą i mam kontakt cały czas z ludźmi, którzy już pracują kilkanaście lat albo dopiero tą przygodę swoją zaczynają, czy na studiach, czy w pierwszych swoich pracach. I bardzo ważne jest to, że po prostu wiedzieć na początku, że okej, jestem młody, nie jestem specjalnie dobrym terapeutą, mam dużą pokorę wobec pracy z drugim człowiekiem, dużą pokorę wobec tego, ile wiedzy jest, której ja nie mam jeszcze, a którą moi starsi koledzy mają i które tak naprawdę zdobywali przez lata prawdopodobnie. I wiecie o tym, że ta pensja na początku nie będzie idealna i ta praca pewnie też nie będzie idealna na początku i będzie to dużo zależało od tego, ile my w to włożymy i mało tego, my w to włożymy i nie będziemy oczekiwali od razu zwrotu tutaj za to, więc ten zwrot będzie później. I rzeczywiście uwierzcie mi, jeżeli jakby wytrwacie w pracy fizjoterapeuty, a początki nie są łatwe, to później naprawdę może być fajnie. Ale żeby to było możliwe, to prawdopodobnie musimy troszeczkę zakasać rękawy i zacząć po prostu pracować z tymi pacjentami, nabrać różnego rodzaju umiejętności miękkich, które są bezwzględnie potrzebne do pracy z drugim człowiekiem, nabrać do tego wiedzy, nazbierać wiedzy teoretycznej, która jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo pacjentów diagnozować. No, także bateria mi się ładowała, klasyczna sprawa, jak się samemu nagrywa, to takie rzeczy się zdarzają, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście tych umiejętności praktycznych, teoretycznych, umiejętności miękkich nazbierać przez prawdopodobnie kilka lat,
nie oczekiwać od razu 100% zwrotu, zainwestować trochę w szkolenie, zainwestować mega dużo czasu w samorozwój pod kątem nauki, z książek, z filmów, z ogólnodostępnych materiałów, gdzie rzeczywiście tej wiedzy jest dużo, bo nawet taki projekt MASA, czyli my rzeczywiście wrzucamy do sieci sporo informacji, z których można czerpać i można wyciągać fajne wnioski, można się uczyć i być dzięki temu coraz lepszym terapeutą, a zainwestować prawdopodobnie kilka tysięcy, może kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt tysięcy w szkolenia, bywa i tak, i powoli dążyć do tego swojego celu, który fajnie się sobie wyznaczyć, że ja bym chciał pracować w takim miejscu, z takimi pacjentami, no i byłoby miło, gdyby moje wynagrodzenie było mniej więcej takie i takie. Ale niestety trzeba mocno rozłożyć to w czasie, bo to nie jest proces, który trwa rok, albo i dwa, albo i jeszcze więcej. Ja pamiętam swoje początki, które nie były specjalnie proste, bo byłem taki rozdarty trochę pracowałem w miejscu X, gdzie ten wynagrodzeń nie było jakieś specjalnie duże. Po godzinach dojeżdżałem do pacjentów. Okazało się, że były takie dni, gdzie pracowałem po kilkanaście godzin. Były takie momenty, że w weekendy pracowałem i tak naprawdę bardzo dużą część swojego wynagrodzenia odkładałem na różnego rodzaju szkolenia z różnych dziedzin fizjoterapii, zarówno teoretycznych i praktycznych. Miałem tak naprawdę całkiem niezłą biblioteczkę, która była warta prawdopodobnie kilka tysięcy, jeśli chodzi o książki. I okazało się, że to się zaczęło bardzo fajnie zwracać i tych pacjentów robiło się coraz więcej i te moje efekty terapeutyczne były coraz lepsze. Natomiast to jest proces, który trwa do tej pory oczywiście. I to nie jest tak, że ja gdzieś tam szedłem do miejsca X i teraz już w ogóle cieszę się i zbieram po prostu wynagrodzenie, ściągam z lewej i z prawej tutaj tą kasę. Natomiast to trwa cały czas, bo załóżmy choćby nawet ten gabinet, tak? To jest miejsce, które stało dopiero otwarte i tak naprawdę terapeuci, którzy tutaj pracują, to oni oczywiście też się bardzo fajnie tutaj rozwijają. Mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj dorzucić swoje 5 groszy do ich rozwoju. Natomiast jakby budowanie takiej bazy pacjentów, ono też trwa, więc my wiemy, że ten gabinet będzie bardzo fajnie hulał. Już jest nieźle, ale będzie dużo lepiej, ale niestety wymaga to czasu jak wszystko, więc tutaj ten, teraz jako niewzrobiony, tak jak przedsiębiorca, też mam w głowie tą opóźnioną gratyfikację i wiem, że to będzie rzeczywiście bardzo fajnie zwracało, natomiast wymaga to sporego zaangażowania z wielu stron, w tym z mojej strony. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Często pytacie się mnie, czy rzeczywiście tak jest, że po studiach terapeutycznych te wynagrodzenie jest małe i to jest w ogóle nieopłacalne i trzeba zrobić przynajmniej kilka dobrych szkoleń, żeby tak naprawdę mieć umiejętności pracy z ludźmi. No i tak, powiem szczerze, że tak. Na początku nie jest kolorowo, wymaga to inwestycji, wymaga to parcia do przodu w kierunku celu, który ma się gdzieś tam w głowie, ale później jest fajnie. Później naprawdę może być fajnie. Ta branża mi się mega podoba. Pomimo tego, że jest bardzo duże rozdarcie osób, które polecają i osób, które zniechęcają, to ja jestem właśnie zdecydowanie po tej stronie, która jakby poleca to. Natomiast rzeczywiście trzeba mniej więcej wiedzieć, na co się piszecie, bo droga nie jest prosta i nie lecicie pięknie na szczyt, tylko po prostu będzie to sinusoida, która rzeczywiście zmierza na górę, ale będzie sporo upadków, będzie sporo zniechęceń, a będzie trudno, będzie pot, będą łzy, ale jak jesteście silnymi osobami i rzeczywiście to jest coś, co wam się podoba, to zdecydowanie polecam. No i tyle. A taki krótki film, w sumie nie był taki krótki, proces gabinetu na warszawskich Włochach, projekt masaż i zmykam. Ciąg dalszy niedzieli. Dokładnie jest niedziela, dlatego tu jest tak pusto, tu się nic nie dzieje, bo w weekendy raczej nie przyjmuję pacjentów. I to też jest takie coś, taki mit, który myślałem, że ja będę w nim tutaj mocno siedział. Myślałem, że tak będzie, że terapeuci pracują albo w jakichś mega dziwnych godzinach porannych przed pracą innych ludzi,
bo ludzie idą, nawet się trafiają do swojej pracy, albo po prostu wszyscy pracują po godzinach, po godzinie 17, po godzinie 18, gdzie ludzie już mogą przyjść na fizjoterapię, bo są po swojej pracy. I okazuje się, że jak ja przyjmuję pacjentów, to ja przyjmuję pacjentów w godzinach najczęściej 9-17, czyli tak jak inni pracują. I normalnie ci ludzie są chętni na te godziny pracy, więc taka ciekawostka, ale tak to dokładnie wygląda. I takich mitów fizjoterapii jest sporo, może o nich kiedy indziej, innym razem. Trzymajcie się, miło było was gościć tutaj, być może spotkamy się w tym miejscu, może gdzieś tam w innych miejscach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!